bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Na 12 godzinę jesteśmy umówieni. Z panem burmistrzem państwa? Tak. Tak. No to musimy jeszcze chwilę zaczekać. A gdzie pan burmistrz jest? Jest na spotkaniu poza urzędem, czekamy. Ale to nie wiedział, że o 12 ma tutaj być? No nie wszystkie spotkania. To jak pan traktuje ludzi? Sam zaproponował taką godzinę. Nie wszystkie spotkania są od nas zależne. No jak wy traktujecie ludzi? Czy tak można się odwracać? Ale jak wy traktujecie ludzi? Ale kogo? Wy. Podobno pan powiedział, drogi panie wiceburmistrzu, że mają się szukać nowych miejsc pracy, tak? Co to znaczy wy? Wy. Mało? Czy może by pan... A mam powiedzieć dosadnie, kim wy jesteście? Dobrze, kto z państwa jest pierwszy, jeśli chodzi o przyjęcie do burmistrza? No. To jest pierwszy do burmistrza. My to burmistrza na 12, ale burmistrza nie ma. No dobrze, to za chwilę pan burmistrz będzie. Ale trzymamy się godzinę. No nie będę komentował tego, co... Ale drogi panie, pan w ogóle niczego nie komentujesz. Tak jest. Bo pan nie ma, że będziesz miał prawa komentować niedługo. Albo zrezygnować z pracy. Nam się każe rezygnować, to i proszę coś zrezygnować. A że tu jeszcze i dzieciaki, i dzieciaczki przyszły, tak? Też chcesz handlować, nie? W porządnych warunkach, a co? Na razie będzie jałość. No pewnie, ale żeby było coś do jedzenia, to mama musi mieć porządne warunki do handlu, tak? Oczywiście nie brakuje, a obsługa taka, że już ludzie czekają ponad pół godziny. Zaraz będzie 45 minut, ale certyfikatów jest mnóstwo, co do obsługi. Ciekawe, kto to bada. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.